projekt, który rodził się w Miejskim Ośrodku Kultury już kilka lat. To znaczy rodził się, co mam na myśli? Mam na myśli to, że wnioskowaliśmy już kilkakrotnie do Narodowego Centrum o środki na ten projekt. No i w tym roku nam się udało. Więc projekt składa się z kilku warsztatów fotograficznych, malarskich, rzeźbiarskich i filmowych. No właśnie dzisiaj zakończyliśmy ostatnie warsztaty z tego projektu, czyli rzeźbiarskie. Wszystkie te warsztaty odwołują się w swoich działaniach do historii miasta. Czyli fotografowie, którzy brali udział w warsztatach, fotografowali Terespol z perspektywy dzisiejszej, ale w kontekście jego historii, tak? Rzeźbiarze, którzy dzisiaj skończyli swoją pracę, pracowali kilka dni, też wykonywali rzeźby, które odwołują się do historii miasta. Ustalili, że taką myślą przewodnią, że tematem warsztatu rzeźbiarskiego będzie dawna ludność Terespola. Więc jakby projekt, efekty tego projektu i tych wszystkich warsztatów no będą takie, że i Terespolanie, i wszyscy, którzy będą tym zainteresowani, zobaczą film związany z historią Terespola, zobaczą te rzeźby, zobaczą album z fotografiami z Terespola i zobaczą obrazy, na których są też... Czyli szykuje się jakaś zbiorcza wystawa bądź prelekcja? Tak, szykuje nam się podsumowanie tego projektu. Będzie za kilka tygodni, oczywiście o czym poinformujemy. A tak, no cóż, serdecznie chciałam przede wszystkim podziękować uczestnikom tych projektów, i młodszym, i starszym, bo brały udział w tym osoby w różnym wieku, Nie tylko Terespola. Nie, z okolic również, jak też osobom prowadzącym te warsztaty. Także bardzo serdecznie dziękuję, a wszystkich Państwa zapraszam na właśnie podsumowanie tych warsztatów, które, tak jak mówiłam, myślę, że w końcówce września, może początek października. Moją pasją w ogóle jest tkactwo. Prowadzę tutaj w MOK-u pracownię tkacką, ale no zniosła taka chęć nabycia nowych umiejętności, spróbowania. No i wydaje mi się, że nawet całkiem dobrze wyszło. Ale ta rzeźba jest pańska, prawda? Ten symbolizuje chyba Żyda. Tak, Żyda, Grańka. Powiem tak, cały zarys postaci wykonał to piłą nasz mistrz tutaj, który nas uczył. No i tą twarz, rysy. Rysy twarzy. Pozostałe rzeczy, struktura, już wybieranie, takie szczegóły, no to już ja się bawiłem. Ile trwała praca przy tej rzeźbie? Przy tej 4 dni, praktycznie po 10 godzin, 40 godzin żeśmy same te wykończenia. To największa w tym momencie pana rzeźba wykonana w życiu? Znaczy nie, bawiłem się kiedyś, gabarytowo na pewno, a jakieś takie małe formy kiedyś próbowałem, ale to było bardzo dawno, także można to... Postacie to są najtrudniejsze elementy do rzeźbienia? Myślę, że tak, żeby zachować i proporcje, i żeby nadać jej jakiegoś takiego życia, żeby to wyglądało, że no jest to trudne. Ale ten grajek to jest tak z wyobraźni, czy na wzór jakiegoś zdjęcia? Nie, wzór rysunku właściwie wykonanego, rzeźby takie, ale to rysunek, ale tylko sam wzór, sama idea. Już takie dopieszczenie tego, zmian, no to już... I właśnie jak będzie wyglądało dopieszczenie tego? Też będzie impregnat? Tak, będzie impregnat i koniec, bo chodzi o to, żeby pokazać drewno, żeby jakby impregnat nie dość, że zabezpieczy przed warunkami atmosferycznymi, to jeszcze uwydatni rysy, nadaje takiego życia, ale mało tego, jakby wyjmie na wierzch słoje, całą strukturę tego drewna, więc jest to, no to taka właśnie dodatkowa. I teraz może takie trudne pytanie, rzeźba zostanie przekazana na rzecz MOK-u i miasta Terespol, czy wyląduje na Allegro? Nie wyląduje na Allegro, ozdobi nasze miasto.
nad czym w tym momencie pan pracuje? Nad rzeźbą, akurat kobiety tam z około XVII-XVIII wieku pracujemy. Dowiedziałem się, że ma imię. Ma imię. Nadaliśmy, musieliśmy nadać jej imię, żeby lepiej się pracowało. On to ma na imię Jagoda. Jagoda. Cześć Jagoda. Jakie to drzewo? To jest akurat dąb. I chyba z tego co wiem, to też pan w tym dębie najbardziej lubi rzeźbić. Lubię, uwielbiam nawet wręcz. Nie lubię akurat lipy. Lipa jest za miękka, nie? Ale tutaj jakoś nam idzie. Postacie w ogóle osób, twarze, to są chyba najtrudniejsze elementy w rzeźbie. No tak, ale tutaj to pan mistrz, tutaj jest wodawy akurat pan Jan, tutaj cały ogół tej twarzy zrobił, nie? I no ja to po prostu tylko dopracowuję, no bo to ja jestem uczniem praktycznie dopiero. To pana największa rzeźba? Znaczy najwyższa. Najwyższa. Najwyższa akurat. Wcześniejsze miałem akurat nieco mniejsze, ale tutaj akurat pan Jan Podszkala. I tutaj właśnie jest tak, że plener Teres Polskiej jednak robi swoje, no bo wcześniej nigdy nie widziałem rzeźbiarza. No, a tutaj pan Jan przyjechał nagle, tutaj Łukasz sprowadził pana Jana i pierwszy nasz taki plener i takie spotkanie, że z pierwszym rzeźbiarzem dopiero w życiu się spotkałem. Z tą rzeźbą tu pana również jest też tak, że rzeźbię po godzinach. Tak, zgadza się, no bo to jest moje hobby, to jest moje zainteresowanie, no i to też tak, że lubię to po prostu robić, nie? I też wcześniej dowiedzieliśmy się, że Jagoda, no niestety, ale nie zamieszka z panem i z żoną w domu, ale gdzieś indziej zostanie ustawiona. Tak, będzie niedaleko, będzie w Terespolu. W parku pewnie będzie umieszczona u nas, także niedaleko będzie.